Nudno nie będzie i to za sprawą meczu w ramach rozgrywek czwartej ligi. 19 maja o godzinie 18.30 w 26. kolejce spotkań Sokół Ostróda zmierzy się z Mazurem Ełk. To jednak dopiero początek tego, co czeka Ostrudzian w najbliższym czasie. Ze stadionu przenosimy się na Górę Delewską. 20 maja o 11.00 rusza piąta edycja letniego biegu Sasinów. Zapisy będą trwały od godziny 9.00. Półmaraton odbędzie się na odcinku 21 km. Więcej informacji znajduje się na stronie www.biegsasinów.pl. W świecie opery i operetki to wydarzenie z okazji Dnia Kultury. 21 maja o godzinie 19 w zamku odbędzie się spotkanie z Grażyną Brodzińską, Januszem Sentem i Damianem Damińskim. Śpiewaczka operetkowa, kompozytor i aktor to trio, które na długo zapadnie w pamięci wszystkim przybyłym. I znowu piłkarskie zmagania. Półfinał Pucharu Polski na szczeblu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej zaplanowany jest na dzień 23 maja o 19. Na stadionie zagrają drużyny OKS Sokół Ostróda z GKS LZS Wikielec. Nie zawiedźmy piłkarzy z Ostródy, to będzie dla nich bardzo ważny mecz. Panowie mogą awansować do finału i zdobyć Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim. Otwarcie Fontanny Rybaka zgromadzi prawdopodobnie równie wielu mieszkańców, a nastąpi to 24 maja około 21. Przed otwarciem o godzinie 18 w nowym amfiteatrze wystąpią m.in. zespoły Kuba Dezu oraz Enej, a także ostródzkie grupy artystyczne. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Markiem Orzechowskim, autorem publikacji Projekt Rozszerzenie, jak Polska wchodziła do Unii i pozycji Belgijska Melancholia. 25 maja o 18 będzie miała miejsce prapromocja książki Zdarzyło się w Berlinie, Polak patrzy na mur. Marek Orzechowski jest to dziennikarz, który na stałe mieszka w Brukseli i znany jest przede wszystkim z tego, że asystował wejściu Polski do Unii Europejskiej. W naszej bibliotece odbędzie się spotkanie z Markiem Orzechowskim i będzie to prapromocja jego najnowszej książki. Przypominamy, że w czytelni co czwartek o 17 odbywają się spotkania klubu Skrable. Organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy. Natomiast w każdą pierwszą środę miesiąca spotyka się dyskusyjny klub filmowy Magia Kina. Najbliższy seans i wspólne rozmowy 6 czerwca o 17. Po latach przerwy do Ostródy wracają rycerze. 26 maja w zamku odbędzie się pierwszy turniej rycerski o włócznie Świętego Jerzego. Główną atrakcją będzie inscenizacja najazdu wojsk litewskich na Ostródę, która miała miejsce w 1381 roku. Według przekazów litewski atak doprowadził do pożaru, w którym spłonęła spora część murowanego zamku. Oficjalne otwarcie amfiteatru już 26 maja o 19. Gwiazdą uroczystości będzie Piotr Bałtroczyk i jego goście. Między innymi kabaret Ani Mrumru i Tadeusz Drozda. Impreza niestety jest biletowana. Cena to 45 zł. Miejsc dla mieszkańców w dniu imprezy przewidziano 2000. Kto woli aktywniej spędzać wolny czas, dlatego kolejna propozycja ze Wzgórz Dylewskich. 26 maja rajd rowerowy Ruszaj się, bo zardzewiejesz. Na starcie rowerzyści będą zapraszani także do uczestnictwa w akcji Ekogmina, polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek oraz zużytych baterii. W zamian będą wręczane drobne upominki. Nagrody główne będą czekać na pedałujących na Górze Dylewskiej. Zapisy o 10.30. Start rajdu będzie z nad jeziora Kajkowskiego. Oczywiście główną nagrodą jest rower turystyczny. Natomiast są również bilety chociażby na reggae ostródzkie, ale również przez sponsorów różnego rodzaju atrakcyjne wycieczki, spędzanie czasu w hotelach, w ośrodkach spa. Na koniec coś dla koneserów. Wystawa figurek z minionej epoki pod nazwą Świat plastikowych żołnierzyków. Autorem niecodziennej ekspozycji jest Wojciech Gudaczewski z Ostródy. Spotkanie z kolekcjonerem odbędzie się 30 maja o 17 w czytelni.